Witam serdecznie, z powrotem u mnie. Dzisiaj będę malować się gówniakami, ponieważ tak postanowiłam. Oto pierwszy mój gówniak, podkładzik z starej piwnicy. Zaczynam. Mój kolorek. Tylko się właśnie obawiałam, że nie będę miała pomysłu i wtedy namaluję gówno i znowu wyjdzie to samo. Więc zastanówmy się, czego ja pragnę i co chcę mieć na swojej twarzy. Dzieciaka już sobie namalowałam. Myślę, że pójdziemy w coś bardziej takiego ciepłego jak wiosna. Wiosna to dobry pomysł. Grunt to dobrze wyblendować wszystko i jakoś pójdzie, nie? Puder dla dzieci, pudełko po kawie, dźwięk miłości. To jest naprawdę coś starego. Mam tu nową paletkę Revolution od siostry. Stwierdziłam, że wypróbuję. Nie wiem, kto używa takich brązów. O, hello. Brązy i do tego brązowe brązy. I biały. Nie wiem. Oj. Bo wiem, po prostu pójdziemy w szaleństwo. Szaleństwo! Ta jest jakaś dziwna. Szaleństwa nie ma. To czy to? Zmienię w to. Czy nie? Zaczniemy od jakiegoś może brązu. To ja wezmę sobie ten. Nie. Ten? Nie. Ten. Więc dwa. Pigmentota. Wygląda jak czerwony i fioletowy, a jest to brązowy, no i... marnacja. Zamaluję sobie brwi. Tak. Jak to się robi? Chyba tak. Widać. Gówno. No szmordy. Głupia, wyszło. No cóż. Cicho! No nie ruszać się. Inaczej. Jak oni to robią? Ktoś powie. Ja nie. Może korektor. Spróbuję. Coś innego niż oczekiwałam od życia. Podoba mi się. Czuję, że tracę po prostu powoli brwiaki. Nadal mam brwi. A, w dupie. Może tak, wezmę biały. Biały? Czy biały mi pomógł? Ocencie sami. Gówno nie brew, śpiewam tak. Gówno nie brew, nie udało mi się. Może kiedyś zamaluję je, ojeje. Pomocy potrzebuję. Też. Myślę, ale tylko myślę, że nie udało mi się to, co chciałam uzyskać. Jeśli ktoś zna jakieś triki, jak się robi takie mikidiki, bez brwi, zapraszam. Zamykam mój słój. Na dobre. Kontynuacja. Wyglądam zabójczo. Dobra, mamy to. Jest to dziwny cień, który wygląda jak w tej kamerze czerwony, ale jest to brązowy. Może. Co pragnę zrobić na mojej twarzy? Halo, inspiracja! No nie mam pomysłu. Gówno. Czerwony szminek. Dodatkowo pędzel. Taki. B48 Morphe 8 ALS. 2004. I teraz nakładam to tutaj.
co? Chciałam być taki Kat Chris czerwony. Ale. I tak go zrobię. Polecam takie triki. Najlepszy patent. Może od razu tak. O fuck. Troszkę mi tutaj się ulało. Poprawimy szybko najlepszym pędzlem, jaki mam. Co teraz? Idzie to tak tu, czy tak srak? Może pójdziemy w spak. Podoba mi się to. Okej, okay, mamy coś takiego. Stop, wait a minute, don't move your car. Idziemy w drugie oko. Dużo się nawali, to później wyjdzie dobrze. No, wiedziałam. Kuźwa, poszło za daleko. Nie martwcie się, nic mi nie jest. Fuck! Wiem, po prostu weźmiemy pomarańczowy. This one. Pobliżymy się. No nic nie szkodzi, naprawdę nic nie szkodzi. Na, czy obok, czy co? To be honest, not that bad, my friends. Stwierdziłam, że nałożę na górę, bo tak mokro i mi się to zbawoli. Po prostu mam czerwone oczy i nic tego nie zaskoczy. O, powalimy sobie czerwone brwi. Czemu nie? Miałam nie mieć brwi, a teraz je nałożę. Niebieskie. Niebieskie brwi zrobię. Czemu nie? Co ja używam? Manhattan eyeliner. Don't be shook. I'm shook. I teraz tak. Teraz tam jest taką brwa. Don't move. Pięć różnych. Kurna. Ujęć. Więcej! Kończy się dziad. Niedobrze. To nie zmarnować, nie? Myślałam, że da się tutaj tak zdjąć tę blokadę i tak więcej, ale chyba nie. Boże! A! Mój brzuch wydaje dziwne dźwięki. Nie kontroluję tego. Znowu! Mam cicho na dole. No! Mamy niebieskie brwi. Nieskończone. Nic nie szkodzi. Aby uzyskać mocniejszy efekt, dodamy efekty specjalne. Kurna, gdzie jest? Patrzcie, co mam. No, taka jestem bogata. Jak to zrobić, żeby to wyszło, nie? Pędzelek. Ale nie po czerwonym. O, taki po zwykły, nie? I teraz jazda z tym. Pierwszy raz używam jakby co? Troszkę mi się zesrał pędzelek. I teraz... Przepraszam. To jest mój ulubiony kolor brwi i nie rozumiem, czemu ludzie się dziwią, jak z nimi wychodzę na smyczy, na spacer, na dwór. Wow! Błyszczyk. Ale odmawiam stosowania go jako błyszczyku. I będę robiła taki niby highlightik tutaj. Nie wiem, czy coś widać. Widać! Mam tu taki cień. Nemu, więc nie spodziewajcie się szaleństwa. O fuck, no i... A dopiero prałam. Prałam to miejsce. Prałam to wszystko. Gówno, nie prałaś. Bierzemy turkusowy. Czemu nie? Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Ej, co dalej? Mniejszy. Biorę szminkę z Sephory. Tak, o. Bierzemy troszeczkę mniejszy pędzelek. Nie. Tak. I teraz co? Co ja tu widzę? Widzę kształt.
tak zrobiłam właśnie. I tak będę wyglądać. I tutaj. Stop it. Lub wieczorowy. Dla kochanków. I tak było, trzeba było z lustrem robić. Więc nie widać. Prostek. Stempelek. I just want to take all this axis. Wezmę sobie taki cień. Tego. Ten look nazwałabym czyszczę moje pędzle o moje oko. Najzwyczajniej w świecie namaluję jakiś wzorek linerem i to wszystko zasłonię. To mi się smutno zrobiło. Za drugim też. O Boże! Tak wyglądam. Dzień dobry. Teraz wezmę sobie taką kredkę błyszczącą, bo tak sobie wymyśliłam. I namaluję sobie tutaj krąską na dole. Urocza. Co jeszcze mogę tu dowalić, żeby to było takie bardziej. Nie wiem. Revolution. Usta. Czysiek, panienka z Korei. Ładna, ładna, podoba mi się. Błyszczą się i podoba mi się sobie. Pozdrawiam wszystkich. Mój. Podoba mi się to. Hej. Hej.